Witam koleżanki i kolegów. Jesteśmy nadal tutaj w Świebodzinie, jeszcze właśnie tutaj u Józka Kupczaka. Odkupuję swojego gołąbka, który po prostu tutaj się wprawił w hodowli, dlatego że mi trochę brakuje tych tygrysków. Józek, powiedz coś o temat tego gołąbka. Nabyłem tego gołąbka jako młodego od Roberta Henkela. Bardzo dobry gołąb w rozpłodzie. Co roku koledzy zamawiają po nim młode. I niezależnie z jaką samicą jest parowany, daje bardzo, bardzo dobre młode. Miałem go nawet z tygryską, którą tu tutaj pokazywałem. Też pasował, też były dobre lotniki po nich, zarówno jak w linii, tak samo i w przyrówce. Bardzo, bardzo dobry go. Jestem z niego bardzo zadowolony. Linia złotej mojej pary, po prostu tych gołąbków mi troszkę brakuje, postanowiłem trochę tych gołębi swoich odkupić tutaj od hodowców. Jaki on ma numer ten gołąbek? A co dobrze, nie widzę, Robert, nie mam okularów. Już, ja ci przeczytam. Resztą tu nie trzeba nawet tego, widać, że to jest adresóweczka Robert Henkel, ale tu jest 362, 17 rok, 11558. To jest z tych moich gołąbków linia mojej złotej pary, czyli tak samo jak tamta właśnie samica, ta lotniczka, co tu u was była druga w oddziele samiczka, a pójdzie do mojego samcika z Choremansów. Ale jeszcze tutaj odkupiłem z tej mojej samicy, która była pierwsza w Polsce, trzy razy Barcelona. Tą samicę, może Józek pokaże, że robił tą samicę z powrotem do mojej hodowli. Dlatego, że tych gołąbków mi oczywiście jak zawsze brakuje. To jest samica, gdzie matka była pierwszą lotniczką Polski, trzy razy Barcelona. To jest jej, z jej rodziny. To jest gołąbek o numerze, już ci podam. Pokaż ją. To jest 22334 13 roku, to jest samiczka. I tutaj koledzy, zobaczcie na tą samicę, matka jej pierwszą lotniczką Polski, trzy razy Barcelona, oprócz tego bardzo wiele lotów miała w konkursie, także to jest wspaniała samica. Czy naciągnąłeś też, hodowcy też brali te gołąbki, tak? Czyli to jest wnuczka. Wnuczka, tak, to jest wnuczka. Bardzo dobra samiczka. Hodowcy to samo brali, zadowoleni z tego gołąbków? Tak, tyle lat już mam. 13 roku, gdyby się nie sprawdzała, to by jej nie było. Nie byłoby jej na pewno w hodowli, mimo to, że jest wiekowa ta samiczka, ja biorę do swojej hodowli z powrotem, dlatego że z tych gołąbków ja jestem zadowolony, ludzie są zadowoleni i postanowiłem tutaj do Józka, jak to mówią, dobre ręce poszły te gołębie i z powrotem wracają do mnie. Ale jeszcze Józek... Szczególnie się sprawdzają te gołębie na długich, ciężkich lotach. Typowo właśnie takie dalekie, ciężkie loty te gołąbeczki właśnie. No to jest właśnie ta linia moich właśnie tych Barcelon, jak to my mówimy. Po prostu najważniejsze, że ty byłeś zadowolony przez tyle lat, hodowcy są zadowoleni i po raz który udowadniamy, że jednak te gołębie dają sobie radę w każdych warunkach, w każdych lotach, praktycznie wszędzie. Także zostawiłem sobie po nich, mogę pokazać. Pokaż jeszcze. Dwie córki. To są właśnie dwie córki tutaj. I tam jest druga. Tu widzimy, że wszystko podobne, one są na ściałeczkach. Pokaż, tak jedno po drugiej, tak postaw Józek. Tutaj jak widzimy hodowcy, przepiękne, matka, córka z tej rodziny gołąbki są. To jest linia Barcelony, trzy razy Barcelona, wspaniałe gołębie. Także ty masz jeszcze dwie u siebie. Tak, zaraz pokażę drugą. Okej, to może włożysz. Pokażę drugą. Ona była z innego pojarzenia, ale też wspaniała samiczka. Tutaj mamy z innego kojarzenia, ale tak samo jak tutaj widzimy, czyli białolotka, pięknie ułożone te gołębie. Tak tutaj widzimy. Przepiękne gołąbeczki, tutaj trzeba powiedzieć, także na pewno. Jest ok. Ale tutaj jeszcze, Józek, od ciebie wziąłem samiczkę z tych płowych. Pomóż mi pokazać tą płową samiczkę, którą masz tam w klatce właśnie mamy. Powiedz na temat tej samiczki tutaj, bo ja już znam. To jest samiczka z linii Bankei i z linii Wosa. Czyli tutaj mamy tutaj ta linia od łopuchów? Tak. Może ją pokażemy. Przepiękna samica. To jest oczywiście młódka 2020. Tak, przepiękna samiczka,
ułożona. Ja mam jakieś linii włosów, tak żeby pójdzie sobie do pary. Ewentualnie tutaj kolega mój prosił o załatwienie z tych gołąbków, bo to może pójdzie też do niego, zobaczymy. Wspaniała semiczka. No nic, Józek, co? Możemy tylko powiedzieć, pozdrowić wszystkich hodowców, żebyście uważali w dobie koronawirusa tutaj. Dobrych lotów wam życzymy, pozdrawiamy. Robert Henkel. Józek Kupczak, życzę wszystkiego najlepszego, dobrych lotów i zadowolenia z hodowli. Pozdrawiamy wszystkich, tu jeszcze rzut tylko na nas, dwóch. Dobrych lotów życzymy. Dobry lot. Dobry lot.